Cześć, witajcie moi drodzy. Dziś zajmiemy się sytuacją pogodową, sytuacją burzową, jaka będzie występowała w poniedziałek, bo te burze mogą wystąpić. Zerkniemy sobie na te upały, które do Polski nadchodzą i na burze, które mogą pojawić się w kolejnych dniach, a przede wszystkim w środę w czwartek i w piątek. Ja nazywam się Paweł Błaszkowski. Zapraszam, ale zacznijmy tutaj przede wszystkim od. Takiego zdjęcia raczej od informacji z Centrum Modelowania Meteorologicznego, to jest akurat umieszczone na stronie łowcy Busz Łódzkie, gdzie w Polsce występowały naj, naj, gdzie była największa akumulacja opadów. Widzimy, że w Polsce centralnej i wschodniej tam spadło do 40 do 50 lokalnie milimetrów, ale ale zobaczcie, co się działo w północno-zachodniej Białorusi oraz na zachodniej Litwie. Tam ponad 70, 80, a nawet 90 mm spadło, więc tego deszczu spadło tam zdecydowanie więcej. No, u nas w Polsce dobre i takie opady, chociaż to były na wschodzie, co prawda opady wieloskalowe, ale na zachodzie konwekcyjne. Takie opady również są jak najbardziej dobre, jak najbardziej są przydatne. Tak samo jak przydatne jest e, każda subskrypcja wasza jest przydatna, każdy komentarz jest przydatny i każdy e, lajk, like, łapka w górę jest przydatna dlatego, bo algorytm widzi, że ten kanał się rozwija, że chcecie go oglądać i Was interesuje, więc pcha go niejako do góry, a z racji tego, że my jesteśmy pierwszym kanałem, który robi coś takiego, no to musimy tutaj te szlaki przecierać. Dzięki Wam wszystkim z całego serca i ja przechodzę do prognozy. Przede wszystkim zerkam sobie na aktualną mapę dynamiczną. To jest ze strony sieci obserwatorów burz. W tym momencie widzę, że utworzyła się komórka konwekcyjna w województwie lubelskim, która jest praktycznie komórką stacjonarną. Widzę też raport użytkownika z raportów z systemu raportów, że tworzą się kolejne komórki konwekcyjne, i tych burz może być trochę więcej. Wy też możecie śledzić sobie tą sytuację w Polsce, tak jak robię to. Ja a wystarczy wejść na stronę www.obserwatorzy.info. Tam znajdziecie te wszystkie materiały, ale też wiele więcej, ponieważ jest relacja. Na żywo. Co w kolejnych godzinach? Ano, w kolejnych godzinach będą występowały znów komórki konwekcyjne i burze. Tak jak w dniu poprzednim, tylko ta strefa przesunie się bardziej na północny wschód Polski i tylko tam generalnie będzie występować, ewentualnie trochę na wschodzie. W ciągu ostatnich 24 godzin mieliśmy najwięcej wyładowań w Polsce centralnej, i południowej oraz południowo-wschodniej, natomiast w Europie uwagę zwraca przede wszystkim Francja, gdzie przeszedł bardzo 6. Silny układ buzo, burzowy. Na początku to były pojedyncze komórki konwekcyjne, komórki burzowe, superkomórki burzowe, które bardzo szybko zorganizowały się w mezoskalowy układ konwekcyjny przemieszczający się na północny, wschód w kierunku Niemiec. No i co ja wam powiem? Ta zasobna w wilgoć, ale też dosyć niestabilna masa powietrza będzie znajdowała się również nad Polską i to zaowocuje burzami również w Polsce. W tym momencie mamy piękną słoneczną pogodę w wielu miejscach Polski, nad zachodnią Polską mamy trochę więcej zachmurzenia związanego z ciepłym frontem atmosferycznym, który przemieszcza się w kierunku wschodnim i północno-wschodnim na wschodzie. Natomiast jeszcze zachmurzenie związane z zanikającym frontem atmosferycznym. No i tutaj przede wszystkim skupimy się na tym, co będzie w kolejnych godzinach w pierwszej kolejności. W kolejnych Godzinach konwekcja będzie występowała w Polsce północno-wschodniej przede wszystkim, ale też wschodniej, w województwie podkarpackim oraz w województwie lubelskim. Tam wszędzie mogą tworzyć się komórki konwekcyjne, które będą dawały opady deszczu oraz wyładowania atmosferyczne. O ile model Swiss HD 4 na 4 tych burz praktycznie nie widzi, o tyle chociażby już model. UM widzi jak najbardziej w województwie warmińsko-mazurskim oraz w województwie lubelskim, tak jak to ma miejsce w tym przypadku, już w tym momencie podczas takiego nagrywania materiału około godziny 12 mamy pierwsze komórki konwekcyjne na południe od zamościa, a drugie na daleko, co prawda za, za ustrzykami już nad Ukrainą, ale są. Te komórki konwekcyjne będą oddalać się od Polski, bo są wypychane już z wschodnich terenów, ale jeszcze mogą się dawać wyznaki. Energia potencjalna dostępna drogą konwekcyjną będzie dostępna w Polsce Północnej, Północno-Wschodniej, Wschodniej, ale tak jak powiedziałem, te warunki konwekcyjne najlepsze będą na Północnym Wschodzie Polski, gdzieś tak blisko granicy z Kaliningradem, granicy z Litwą, również blisko granicy z Ukrainą, w województwie lubelskim, w województwie podkarpackim, więc tam te burze powinny, mogą powinny, mogą jeszcze występować. Zerknijmy sobie jak tutaj nam widzi IMGW. IMGW wydało prognozę pogody i przede wszystkim burze są kolorem żółtym oznaczone w województwie warmińsko-mazurskim. Tam jak czytamy te burze będą przemieszczały się bardzo powoli. Będą najwyższe sumy opadowe. Burzą towarzyszyć mogą pory wiatru do 65 km na godzinę. Nie można wykluczyć również opadów niewielkiego gradu. I tam będą najlepsze warunki do rozwoju burz. Pojedynczych komórek konwekcyjnych należy się spodziewać w całym tym zaznaczonym na zielono obszarze. W nocy również będą możliwe burze na północnym wschodzie, aczkolwiek prawdopodobieństwo będzie poniżej 60% i to w godzinach wieczornych i w pierwszej części nocy. Sieć obserwatorów burz wydała ostrzeżenie marginalne zagrożenie burzowe dla Polski północnej oraz wschodniej. Jak czytamy na ogół we wschodniej części kraju oraz w klasie województw północnych w ciągu dnia może pojawić się więcej chmur kłębiastych, które lokalnie mogą generować wyładowania. W większości jednak spodziewamy się wystąpienia krótkotrwałych, rozproszonych i bardzo punktowych opadów deszczu pochodzenia konwekcyjnego. Podsyłowcy burz również wydali prognozę, gdzie na prawdopodobieństwo burz w promieniu 25 km będzie większe niż 50 dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz części województwa pomorskiego i jak czytamy tutaj... Aktywność elektryczna jak występowanie w poniedziałek burz nie będzie liczne ze względu na dość ograniczone warunki do wystąpienia konwekcji w pełni ukształtowane chmury akumulonimbus będą cechowały się dużym rozproszeniem i krótkotrwałością. Więc tak jak widzimy, tu jeszcze Estofex Estofex wydał tylko dla Polski ostrzeżenie przed burzami, może ostrzeżenie informacji, prognozy przed burzami. Dla krańców północno-wschodnich prawdopodobieństwo wyładowań powyżej 50%, a dla wschodniej Polski poniżej 15%. Więc nic szczególnego. Dzisiaj mamy troszeczkę spokojniejszy dzień przed tym, co będzie nas czekało w środę, w czwartek i w piątek, bo już teraz w tym momencie płynnie przechodzę do pierwszej rzeczy, czyli wysokie temperatury. Jak niektóre media w cudzysłowie podawały, będą padały jakieś rekordy temperatur w czerwcu. Ale nie będą padać. Nie będą padać z racji tego, że temperatury, które się pojawią, to będzie 30, 32 do 33 stopni Celsjusza. To jest maksimum, jeśli chodzi o te temperatury w, tych, w tej fali ciepła, która ma nadejść, ale oczywiście niektóre media podłapały to i już mówią, że to będzie koniec świata, w jakieś wielkie rekordy. Nie, niekoniecznie. Już dzisiaj będziemy widzieli, szczególnie w Polsce zachodniej, kiedy przejdzie tam front ciepły, wzrost temperatury, lokalnie dosyć szybki wzrost temperatury do 30-31 stopni Celsjusza. Szczególnie w Polsce południowo w południowo-zachodniej. Te wysokie temperatury będą utrzymywały się praktycznie przez cały, przez cały poniedziałek. Wieczorem natomiast spadną już do takich standardowych rozmiarów, standardowych wysokości, czyli 16, 17 do 18 stopni Celsjusza na zachodzie. Kraju. Wtorek będzie zdecydowanie cieplejszym dniem pod tym kątem, bo już w godzinach przedpołudniowych w Polsce zachodniej centralnej temperatury osiągną 26-27 stopni Celsjusza, a 30 powinna pojawić się około godziny 10. W najcieplejszym momencie dnia, czyli około godziny 14-15 praktycznie w całej Polsce zachodniej, centralnej do 30-32 stopni Celsjusza, najchłodniej na krańcach południowych na wybrzeżu oraz w Polsce wschodniej w Polsce wschodniej 25-26 stopni Celsjusza, na krańcach południowych 20-22 stopni Celsjusza na wybrzeżu od 16 do 18 stopni Celsjusza. W nocy temperatury spadną, ale zobaczcie, że w Polsce zachodniej będzie powyżej 19 do 20 stopni Celsjusza, więc tam będziemy mieli prawdopodobnie pierwsze tropikalne noce. No i w środę znów temperatury wzrosną bardzo szybko, około godziny 6 rano będziemy mieli już prawdopodobnie 22 do 24 stopni Celsjusza, więc już wysokie temperatury. Koło godziny 10 11, 30 do 32 stopni Celsjusza w Polsce centralnej oraz wschodniej i wtedy zacznie się wypieranie tych ciepł tych ciepłych mas powietrza. Przez powietrze chłodniejsze od zachodu, co będzie skutkowało między innymi powstawaniem burz, które lokalnie mogą być bardzo gwałtowne, i te burze będą przemieszczały się z zachodu na wschód, o czym zaraz wspomnę. Kolejna noc to będzie noc ciepła w Polsce wschodniej i północno-wschodniej, tam 20 stopni Celsjusza, na pozostałym obszarze już chłodniej od 14 do 16 stopni Celsjusza. Czwartek, znów ciepły dzień w Polsce. Zachodniej, centralnej 26-28 stopni Celsjusza. No i znów wypieranie tych mas powietrza. Te wypieranie mas powietrza będzie prawdopodobnie od środy do piątku, łącznie z piątkiem, kiedy to się bardzo mocno ochłodzi w Polsce Zachodniej, w Polsce Centralnej. No i powiem wam szczerze, że bardzo niepokojące są prognozy. Te prognozy, jeśli chodzi o burze, które mogą się pojawić. Problem z tymi burzami, z tymi prognozami przede wszystkim polega na tym, że każdy z modeli nadal widzi trochę inaczej te komórki konwekcyjne i te burze, które będą się przemieszczały przez Polskę. Zerknijmy sobie przede wszystkim na model ICON-EU. No i tu widzimy, że już od środy w Polsce Zachodniej pojawią się opady i pojawią się komórki konwekcyjne z burzami, szczególnie w godzinach popołudniowych i wieczornych, i te burze będą przede wszystkim w Polsce Zachodniej. W nocy, ze środy na czwartek, w Polsce Centralnej i Wschodniej. W czwartek kolejna strefa powinna wyjść od zachodu tych burz wraz z ulewnymi opadami deszczu, z gradowiciami. No, i w piątek będzie przemieszczała się przez Polskę. Tak widzi model ICON EU. Już inaczej to widzi model, model ECMWF, który widzi to burze, większy zasięg już w środę, burz nad Polską. W czwartek niejako pauza i w nocy z czwartku na piątek bardzo silne burze w Polsce Zachodniej, następnie w Polsce Centralnej, w Polsce Wschodniej. Też inaczej widzi to model. UM. I teraz tak, do środy i czwartku mamy jeszcze trochę czasu. Generalnie już w tej chwili warto zwrócić uwagę, że w środę, w czwartek i w piątek może być niebezpieczna sytuacja pogodowa, szczególnie w czwartek i w piątek. I rzecz trzecia, jutro, czyli we wtorek będziemy wiedzieli dokładnie, gdzie te burze mogą wystąpić. Ja w tym momencie kończę, ale na sam koniec, z racji tego, że te burze mogą być naprawdę niebezpieczne, Zwracam uwagę Wam na to, żebyście mieli jakąś aplikację, która pozwoli Wam być zabezpieczonym, niejako być ostrzeżonym przed tymi burzami, które mogą się pojawić, które na pewno się w wielu miejscach kraju pojawią. Ja osobiście polecam aplikację Monitor Burz, dzięki której na bieżąco możecie otrzymywać prognozy od sieci obserwatorów burz, od nas prognozy wideo oraz możecie być na bieżąco ostrzegani przed sytuacją, przed niebezpiecznymi sytuacjami. Sytuacjami pogodowymi w Waszym regionie, co, powoduje, co, spo, co będzie powodowało, że znajdziecie odpowiednie schronienie, bo to jest bardzo istotne podczas burzy mieć odpowiednie schronienie, odpowiednio wcześnie reagować na to, co się dzieje w atmosferze. Ja ze swojej strony kończę. Na pewno będziemy widzieć się w kolejnych materiałach omawiających nadchodzącą sytuację. Pozdrawiam i cześć.